Nie mija 30 minut czekania na podanie mi sprzed... tutaj jest grill. Tu jest grill i tam są gotowe nogi. I 30 minut czekam, żeby mi ktoś przyniósł po prostu tą nogę tutaj. To tutaj po lewej jest miejsce, gdzie można wypożyczyć sobie sprzęt do snorkingu. Maska, kamizelki, a dodatkowo można sobie tutaj coś kupić. Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj wylądowaliśmy na Banana Beach. Tutaj startujemy ze śniadankiem, bo jeszcze nic nie jedliśmy. Dorka właśnie przyprawia sobie jajko, które zamówiła. Pierwsza część naszego zamówienia. Spokojnie, będzie więcej, będzie więcej. Jest już kokosik. Jajko tutaj się je z sosem sojowym. Można popić jeszcze banana shake. Muszę go spróbować. No taki mało słodki trochę. Może jest no sugar. No, no sugar. Dobry jest. Jak no dobre, tylko troszkę mało słodki. O, Emi właśnie biegnie po swojego shake'a. Jakieś w ogóle psy tam tutaj po plaży chodzą. Widoki mamy takie, o, myślę, że zacne. Myślę, że takie widoki chyba podobają się każdemu. Bardzo przyjemnie się tutaj siedzi. Stolik, krzesełka, restauracja za nami. Za chwilę się obrócę. No i tak rozpoczynamy dzisiejszy dzień o godzinie 12 na plaży Banana Beach. No taki klimacik. Tutaj jeszcze są... Oczywiście jest więcej stolików, dużo ludzi. W takim miejscu to nie ma się co dziwić. O, tutaj jeszcze taki kokosik. O, ale go ładnie ściągnęłaś. Jest tuna salad. Dorotka sobie wzięła tuna salad. A to co to? To ciekawe. Ja, łyżka spadła. Dobra, łyżkę zaraz podniesiemy. Dostaliśmy oliwę z oliwek. Takie coś jakieś. Ale kokos pyszny. Bardzo dobry. Co? Oliwą? No i takie śniadanie, to jest śniadanie. Kurczę. Sól mają. Sól mają, wszystko mają. Dobra, podniosę tą łyżkę. Całą z piasku niestety. Trudno. O, jeszcze nie mogę też doczekać mojego. Ja sobie zamówiłem nogę z grilla. Tutaj za nami jest grill. O. Tam się nóżka moja już właśnie upiekła. Dodatkowo jeszcze papaje salad, żeby trochę urozmaicić. No i tutaj jeszcze się obrócę. Ocet. A, dobra, tamto druga przyprawa to był ocet. No i tu mamy bar, ceny, szejki i tak dalej. Widać. Piwko. Takie rzeczy. No czadowe miejsce. Mega miejsce, mega palmy, oczywiście udana pogoda, słońce, bo jest już środek suchej pory, więc wszystko się zgadza. O, już się nie mogę doczekać. Dorota przyszła do restauracji i musiała sobie zrobić po swojemu, namieszać, pociąć, pododawać swoich składników. No i teraz jest sałatka taka, jak powinna być. Teraz tak. Dobrze, że ja sobie dobrałem jeszcze nogę z kurczaka, bo ta papaja jest malutka, bardzo malutka, a kosztuje dwa razy więcej niż na mieście. Standardowo sałatka inna niż zawsze zamawiamy i w każdym miejscu oczywiście jest inna, a tutaj jest taki wyjątkowo inny sos, taki gęsty on jest, on się tak ciągnie, czyli jest bardzo taki skondensowany, bardzo taki intensywny, że za bardzo samego nie da się go pić, bo jest taki, kurczę, no bardzo, bardzo intensywny. A te sałatki papaje, które zawsze jemy, to są z tym samym sosem, tylko ten sos jest taki jakby rozrzedzony, rozpuszczony z wodą albo z czymś i on wtedy nie jest taki gęsty, nie jest taki intensywny i wtedy można brać ten sos i normalnie jeść go sam z tej sałatki, a tego za bardzo się nie da, tego to można ewentualnie polać i jak ścieknie i zostanie tylko sam smak, to wtedy ewentualnie zjeść papaje. A samego sosu to jest za gęsty. Dorota już zjadła, już się znudziła siedzeniem tutaj i idzie do wody w cieniu, idzie gdzieś do wody na plażę pod naszą palmę, gdzieś tam, gdzie sobie siedzimy, tam jest nasze miejsce. A ja siedzę przy tej swojej sałateczce, nie jem jej, bo czekam w dalszym ciągu na nogę. Już nawet interweniowałem w tej sprawie, żeby w końcu mi przynieśli tą nogę, bo czekam na nią już od pół godziny. Przesadzam z 15 minut, no ale dłuży się. No i czekam w dalszym ciągu. Może zaraz w końcu dostanę, żeby móc sobie zjeść, bo chciałem zjeść sobie sałatkę razem z mięskiem, a nie tak osobno. Właśnie mija 30 minut czekania na podanie mi sprzed... tutaj jest grill.
tu jest grill i tam są gotowe nogi. I 30 minut czekam, żeby mi ktoś przyniósł po prostu tą nogę tutaj. Mogę sobie sam chyba wstać i pójść ją w końcu zaraz wezmę, bo zaczynam się już denerwować. 30 minut czekam, nie jem, bo nie mam nogi. Ja. W Tajlandii potrafią właśnie wydarzyć się takie, kurde, niektóre niefajne rzeczy, właśnie jak ta, kiedy zamawia się coś do jedzenia. No nic, wstałem, zareagowałem, upomniałem się, no i po minucie przyszła do mnie w końcu moja noga z grilla. Jacie! Szkoda tylko, że musiałem się tak troszeczkę poddenerwować w takich okolicznościach. No bo jak człowiek głodny, to człowiek zły. Słuchajcie, plaża, na której się znajdujemy, to jest Banana Beach. Miejsce przepiękne. Szkoda tylko, że tak źle zaczęliśmy tą plażę od akurat wystartowania ze śniadaniem i pójścia do restauracji, bo po prostu straciliśmy tutaj 2 godziny. Ja straciłem na to, żeby zjeść tutaj po prostu zwykłe śniadanie. Jeszcze raz powtórzę, miejsce przepiękne, woda przepiękna, piasek przepiękny, palmy przepiękne, miejsce cudowne. Tylko trzeba się liczyć, że chce się iść tutaj do restauracji, zamówić coś do jedzenia, wziąć później, poprosić o rachunek, to wszystko trwa bardzo długo. Bądźcie na to po prostu przygotowani. Więcej się nie wypowiadam, bo wszystko inne było naprawdę super, ale trzeba sobie tylko zaoszczędzić dużo czasu, żeby iść do restauracji. Zobaczymy, co tutaj można jeszcze zobaczyć, jak tutaj jeszcze do końca to wszystko wygląda. Wdrapię się tutaj na górę najpierw. Tutaj mamy jakiś taki stawik. Nie wiem co to, chyba woda z morza. Czasami może tutaj potrafi wchlapać się albo spływa gdzieś podczas deszczu z gór. Raczej chyba nawet ta druga opcja. Można też na pewno się tu wdrapać gdzieś po tych kamieniach na górę, żeby sobie gdzieś tam połazić. Bardzo ładne tutaj kamienie. Pewnie można też sobie tutaj posnurkować, zobaczyć jakieś fajne rybki. No i tak wygląda Banana Beach. Jest to niewielka plaża, ale bardzo, bardzo ładna. Myślę, że jak ktoś tutaj nie był, a jest w okolicach na Phuket, to powinien zobaczyć to miejsce. Jest już godzina 14, więc jest to już też taka pora, kiedy morze zaczyna delikatnie tracić swoje kolory, bo najpiękniejsze kolory morza są gdzieś tak o godzinie 10, 11, 12, no jeszcze gdzieś tak max do 13, a później już jakoś kąt padania słońca jest taki, że kolor wody delikatnie się już zmienia. Nie jest już tak piękny jak w godzinach przedpołudniowych i takich środek południa, 12. Żeby przejść na drugą stronę plaży, trzeba przejść przez takie malutkie kamienie, które widać w oddali. Zobaczymy jeszcze, co tam jest po drugiej stronie. A tutaj właśnie po lewej, czyli w sumie praktycznie na środku tej plaży, jest właśnie ta restauracja, do której można się udać, żeby kupić sobie coś do jedzenia czy picia. Tylko bądźcie cierpliwi. Cała reszta jest naprawdę dobra. Na plażę wchodzi się po schodkach i plaża znajduje się pomiędzy dwoma miasteczkami, dwoma wioskami. W każdym razie tutaj, gdzie jest zejście do tej plaży, nie ma nic. Jest tylko ulica, droga przejazdowa, po prostu tak jak mówię, między miasteczkami. Nie ma za bardzo miejsca parkingowego, nie ma gdzie się zatrzymać, więc jak przyjeżdża się samochodem, to jest w ogóle nieciekawie. Więc albo taksi bym polecał tutaj, jakąś tam Bolta lub Graba. A najlepiej to skuterem się tutaj po prostu dostać, zatrzymać na poboczu i zejść sobie tutaj na dół. Tutaj nasza ekipa pod piękną palmą sobie leży na plaży, a ja idę jeszcze dalej. A, jeszcze zapomniałem, na plażę można dostać się oczywiście jeszcze łódką, na przykład takim longtailem tajskim. O, tam sobie właśnie ktoś płynie, pewnie pływają sobie po różnych tutaj wysepkach, więc tak to wygląda. Oczywiście zwiedzanie taką łódką plaż, pływanie od plaży do plaży, no, troszkę kosztuje. Także to akurat do najtańszych środków transportu nie należy, ale no zdecydowanie chyba najmilszy środek transportu. Chyba, że jest jakaś ekipa z 15 osób, wtedy koszty dzielimy na 15 osób. No i wtedy wychodzi dużo taniej. Tutaj mamy te skałki, o których właśnie mówiłem, że trzeba przez nie przejść, ale z racji, że już jest lekki odpływ, to można przejść sobie bez problemu tutaj. Tak, o. Idziemy zobaczyć jeszcze, co tutaj jest, bo tutaj widzę też jest jakaś chyba druga restauracja, której nie ma ludzi. O, proszę. A jeśli nie ma ludzi, to nie ma czekania na posiłki tak długo i później na rachunek pół godziny. Przyjrzyjmy się bliżej tej restauracji, bo z daleka właśnie zauważyliśmy, że chyba są tutaj w tej restauracji tylko dwa dania. Ryba i krewetki. Ale jeszcze zanim tam, to tutaj po lewej jest miejsce, gdzie można wypożyczyć sobie sprzęt do snorkingu. Maska, kamizelki,
i te maski też i Jezus z ustnikiem do oddychania pod wodą. A dodatkowo można sobie tutaj coś kupić dla dzieci, łopatki, wiaderka, maty. Okej, wszystko jest praktycznie. O, nawet osłonki na telefon też są, więc plecak, no to fajnie, fajnie wyposażone. Co są, jest duże menu normalne? Aha. No to wszystko jest. Same takie same, mniej więcej jak tam. Mhm. Tylko ludzi nie ma. Piwko, 100 batów małe. Chunk 80. No to takie same ceny tam też są. No i tak to wygląda z tej perspektywy. A jak się weźmie sprzęt do snorkingu, to można sobie tam przy rafie popływać i pooglądać rybki. Ale mamy info od naszych tutaj znajomych, którzy właśnie przed chwilą tutaj snurkowali, że na Freedom Beach jest troszeczkę lepsza rafa i więcej ładnych rybek. No jesteśmy już prawie z drugiej strony plaży, na drugiej krawędzi. Co my tutaj mamy? Skałki, właśnie ta rafa, gdzie można sobie posnurkować. A taki ładny też widoczki. Zobaczymy jeszcze tutaj tylko ze skałkami, co tam można zobaczyć. W sumie nie za wiele, tylko skały. Tak to wygląda, Banana Beach z tej perspektywy. Piękna plaża, naprawdę. Każdy, kto tutaj przyjeżdża, jest pod mega wrażeniem. Ale piękna woda, cieplutka, czyściutka. Co jest? Przezroczysta woda jest. Nie. Pięknie widać. Piasek tu nie przeszkadza. Tutaj jest jak na tym, jak na Karon, nie? No, podobnie, ale... Chyba jeszcze bardziej przerzucisko. Dzięki. Jeśli kogoś by interesowały plusy i minusy tego miejsca, no to praktycznie no nie jest, nie można tutaj powiedzieć o żadnych minusach, nawet o tym, że trzeba było trochę dłużej poczekać na rachunek w restauracji, no bo wiadomo, dużo osób akurat w tym czasie się zeszło. No, trzeba było po prostu poczekać na rachunek czy na danie, więc jakby nie za bardzo zaliczyłbym to do minusa. Drugim minusem, którym też takim w cudzysłowie tak troszkę naciąganym, jest taki, że jest tutaj na przykład słaby internet. No ja kiedy sobie tam coś chcę posprawdzać, no to ten internet jest tutaj po prostu taki słaby. No więc to są jedyne dwa takie jakby naciągane minusy tutaj tego miejsca, a tak poza tym same plusy. Naprawdę mnóstwo plusów. Piękny piaseczek, piękna woda, piękne miejsce. Wszystko jest super, naprawdę mega miejsce, polecam. Może jeszcze trzecim takim minusem to właśnie tak jak wspominałem o tym parkingu, że nie ma za bardzo takiego fajnego, dobrego parkingu, gdzie można się zatrzymać i bezpiecznie zaparkować na przykład samochód, bo skuter to już da się tutaj dobrze zaparkować, więc to może być też takim lekko naciąganym minusem. Co się dzieje tak?